Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dawno się nie widzieliśmy troszeczkę, bo bardziej się skupiam ostatnio na streamowaniu niż na nagrywaniu na YouTube'a, ale widzimy się przy okazji upgrade'u mojego komputera do grania, o którym zresztą bardzo, bardzo dużo na streamie też rozmawialiśmy, więc pewnie większość z was wie o co kaman. Natomiast dzisiejszy film jest poświęcony przede wszystkim mojej nowej karcie graficznej, czyli RTX-owi 3080. Kartę otrzymałem od firm Aorus i Nvidia, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A w tym filmie, moi drodzy, opowiemy sobie o tym, jak to działa, jakie mam w tym momencie osiągi w grach, jeśli chodzi o FPS-y i całościowo, jak się żyje z RTX-em i właściwie z całym nowym kompem, bo dostałem kartę i jednocześnie postanowiłem, że nie będę jej jakby blokował starym procesorem, tylko wymieniłem praktycznie wszystko. I teraz jest, no, magia. Ale o tym za chwileczkę w filmie, zapraszam serdecznie. Na pierwszy ogień oczywiście poszły gry FPS, bo przy nich spędzam najwięcej czasu. A jak wiadomo, te gry multiplayer, FPS-y niekoniecznie są dobrze zoptymalizowane, nie zawsze to fajnie działa. Ale tutaj jest mega pozytywne zaskoczenie, bo począwszy od na przykład Warzone'a, przy którym zawsze miałem problemy z klatkami, a tutaj nagle na rozdzielczości renderingu 130% mam powyżej 130-150 FPS-ów i gra mi się mega komfortowo. Naprawdę zacząłem aż, zresztą to opowiadałem na streamie ostatnio, że aż mi się w końcu przyjemnie gra w tego Warzone'a, tak to mi fajnie chodzi. Poprzez na przykład Hunta, który zawsze był, no i pewnie zawsze będzie niestety, gierką, która wręcz ledwo chodzi na większości sprzętów, a na moim RTX-ie tutaj od 130 FPS-ów w górę, mimo że gram na wysokich ustawieniach w Hunta ostatnio i gra mi się mega, mega komfortowo. Ale chyba takim największym zaskoczeniem była dla mnie R6, przy której mam, no, żeby was nie okłamać, około 350-400 FPS-ów w trakcie rozgrywki, także to są niesamowite liczby wręcz. Input lag nie istnieje dosłownie przy takich wynikach i gra się mega, mega przyjemnie. Także jestem w totalnym szoku, jak dobrze zaczęły mi gry chodzić. Co prawda R6 już wcześniej chodziło naprawdę nieźle, bo gdzieś tam trzymałem te FPS-y, ale no na pewno nie na aż tak wysokim poziomie. Tutaj jest po prostu szok. Na ekranie od jakiegoś czasu widzicie Cyberpunka, przy którym mogłem się też troszeczkę pobawić RTX-em i wyniki są fenomenalne. Zresztą tak widać, gierka jest przepiękna wręcz dzięki tym odbiciom światła i włączyłem ją sobie w maksymalnych ustawieniach graficznych. Wszystko jest na maksa dosłownie, włącznie z ray tracingiem. Zresztą za chwileczkę zobaczycie na ekranie, o właśnie teraz, zobaczycie na ekranie ustawienia graficzne, na jakich mam włączoną grę i wyniki są naprawdę oszałamiające. Stabilne 60-70 FPS-ów z DLSS, czyli tą funkcją upscalingu, która sprawia, że gry dalej wyglądają fantastycznie, a jednocześnie chodzą naprawdę dużo, dużo lepiej. To jest coś unikalnego dla kart RTX i to jest funkcja, która jest naprawdę game changerem totalnym, z mojej perspektywy przynajmniej, bo no, w życiu bym sobie nie wyobrażał, żeby gry mogły tak dobrze wyglądać i jednocześnie tak płynnie chodzić. A tu proszę. No fenomenalne, fenomenalne po prostu. Także tutaj przy Cyberpunku, mimo że ja jestem osobą, która zazwyczaj gra na niczych detalach i tak dalej w gry dla jak największej ilości FPS-ów, tutaj te światła, jakość ogólnie grafiki, no zaczynam to zauważać, że faktycznie gry mogą być przepiękne i przy okazji Minecrafta, którego za chwileczkę sobie też zobaczymy na filmie, też będę w stanie to pokazać. No jest przepięknie i jednocześnie jest płynnie, także jestem mega zadowolony z wyników, jakie ta karta, o zresztą zobaczcie, jak piękne te eksplozje są, jak realistycznie wygląda ogień i dym. No wszystko się fantastycznie zgrywa. Tutaj już mamy Minecrafta i taką mapkę, która jest przygotowana przez Nvidia, żeby właśnie pokazać te efekty RTX, to śledzenie promieni, te odbicia światła na przeróżnych powierzchniach, grę cieni. Rewelacyjne, fantastyczne przeżycie, zobaczyć sobie to na swoim komputerze. Super sprawa, naprawdę. Gierka jest przepiękna, a FPS-y no szybują przez sufit, zresztą widać je na górze na ekranie. 150 klatek, 140 klatek. Wyniki świetne, mimo tego jak pięknie grafika wygląda. Mimo że to głupi Minecraft, ale jak widać wystarczy dobre oświetlenie w grze i wszystko może być naprawdę śliczne. Przy okazji opowiadania o RTX-ie jeszcze wspomnę o funkcji, która jest również totalnym game changerem i czymś, czego się nie spodziewałem na rynku jeszcze parę lat temu, czyli RTX Voice i RTX Broadcast.
RTX Voice to jest funkcja, która uratowała mnie osobiście w wakacje, w momencie, w którym były ogromne upały, a ja miałem zaraz obok siebie klimatyzator, który brzmiał jak mały jumbojet. RTX Voice to jest funkcja, która odszumia mikrofon, czyli usuwa całkowicie z mikrofonu wszystkie inne dźwięki, które nie są twoim ludzkim głosem. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do tego wydawałoby się, nie wiem, czymś rodem z jakiegoś Matrixa. A tu proszę, funkcja działa fantastycznie, zresztą jest już ona znana wam na pewno od dawna, także nie będę się za długo nad nią rozwodził. Natomiast bardzo się cieszę z tego RTX-a, bo dzięki temu ten RTX Voice będzie działał jeszcze lepiej. Bo wiadomo, im lepsza karta graficzna, tym lepsze wyniki są tego Voice'a. Zresztą na moich streamach chyba nie słyszeliście zbyt wielu jakichś problemów z mikrofonem, a uwierzcie mi, było tutaj naprawdę głośno i żaden z was nie miał o tym pojęcia. Także jest to naprawdę świetna sprawa. Jeżeli ktoś z was streamuje, ma takie plany albo już od jakiegoś czasu to robi i potrzebuje poprawić sobie jakoś mikrofony, czy też usunąć jakieś dźwięki z tła, których po prostu nie chce, żeby niszczyły jego transmisję, to RTX Voice jest naprawdę niezłym wyborem. Także jeszcze, moi drodzy, szybko podsumowując, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem RTX-a i jego możliwości, tego jak mi faktycznie w tym momencie gry chodzą. To jest ogromna przyjemność w ogóle zasiąść do gierki i zobaczyć w niej 200 FPS-ów. Na przykład graliśmy ostatnio też właśnie z Watachą w Battlefronta i no, rozgrywka była czystą przyjemnością dla mnie. Mając 200 klatek, ta gra jest naprawdę przepiękna wręcz, zwłaszcza w momencie, w którym jest tak płynna. Fajnie to można sparować właśnie z monitorem 240 Hz i doznania są niesamowite. Zresztą, no sami zobaczcie, ten Minecraft na przykład, no to jest po prostu fenomenalnie to wygląda. No jestem totalnie rozwalony, jeśli chodzi o moje wrażenia na temat sprzętu i karty. Może zbyt długo już grałem na kompie, który gdzieś tam niby dawał radę, ale to nie były te topowe wyniki. Często w grach miałem jakieś problemy z input lagiem, czy z tym, że właśnie, nie wiem, z jakiegoś powodu FPS-y mi trochę dropią. Tu się coś dzieje, tam się coś dzieje, tu mi się coś trochę źle strzela z jakiegoś powodu. A tu nagle, po tej zmianie, jestem wręcz podekscytowany w momencie, w którym jakąś gierkę mam odpalić, bo po prostu cieszę się, żeby zobaczyć, jak dobrze będzie ona chodziła, jaka będzie wydajność. Też bardzo często grzebię w takich rzeczach, ustawieniach i tak dalej, szukam jakichś rzeczy, żeby podbić sobie ilość FPS-ów. Teraz tak naprawdę po formacie, po złożeniu tego kompa nie robiłem z nim nic, żeby gdzieś tam podbijać te FPS-y jeszcze. Zakładam, że pewnie coś by się dało zoptymalizować, ale po prostu nie czuję takiej potrzeby, bo wszystko śmiga jak marzenie. Także dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. Mi się podoba cały czas, także nie przedłużając już, do zobaczyska i dziękuję bardzo gorąco jeszcze raz.